Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Czy ksiądz pod wpływem racjonalnych argumentów jest gotów porzucić wiarę? Zapraszam. Najpierw serdecznie wszystkich witam w tym naszym już nowym trybie, to znaczy w trybie dwóch materiałów w tygodniu. Ten materiał myślę, że będzie faktycznie bardziej dogłębny i sporo dłuższy. Na zakończenie też będzie mała reklama, ale wszystko po kolei. Zacznę tutaj od krótkiego rozważania Józefa Pipera, jednego z największych filozofów XX wieku, największych tomistów, scholastyków XX wieku, jednego z ostatnich tych wielkich tomistów. Józef Piper w swoich rozważaniach na temat wiary zadaje pytanie, gdy ktoś nam mówi, czy wierzysz w to, to o co on zasadniczo pyta? Najprawdopodobniej przedstawił nam jakąś sytuację, która jest w jakiś sposób wątpliwa, którą on uważa za wyraźnie niepewną i zadaje pytanie, czy uważamy, że ta informacja, która do nas dotarła, czy ona odpowiada rzeczywistości. No, już mamy na samym początku relację do rzeczywistości. No, nie da się inaczej. Nie da się inaczej mówić o prawdzie, nie da się inaczej logicznie mówić, jeśli nie mamy żadnego odniesienia do rzeczywistości. Ale przepraszam, to tylko taki realistyczny wtręt. No, ale wróćmy do naszego pytania. Wierzysz w to? Jakie człowiek ma możliwość odpowiedzi i dotyczy to zasadniczo każdej wiary, każdej informacji, która do nas dociera i naszego ustosunkowania się do tej informacji. Otóż pierwsza odpowiedź, pierwsza nasza reakcja, którą Piper podaje, jest to wątpliwość, niepewność. Nie wiem. No, wątpliwość, niepewność. Prosta sprawa. Druga możliwość reakcji to jest jakaś opinia, jakieś mniemanie. Wydaje mi się, że jest to całkiem wiarygodne. Wydaje mi się, że to nie mogło mieć miejsca. W tą czy we w tą stronę pewna opinia. Trzecia możliwa reakcja to jest wiedza. Ja wiem, że to się dokonało, albo ja wiem, że to się nie dokonało. Ja byłem na miejscu w tym momencie, kiedy działy się te wydarzenia, które ktoś opisał na przykład. Ja byłem, widziałem to na własne oczy i wiem, że to dokonało się właśnie tak, jak ten człowiek to opisał, albo że to dokonało się zupełnie inaczej, niż ten człowiek to opisał. A więc wątpliwość, opinia, mniemanie i później wiedza, pewność, która wynika albo z osobistego doświadczenia, z tego, co doświadczyliśmy zmysłowo, naszymi własnymi zmysłami, albo wynika to z racjonalnego rozumowania, z logicznego rozumowania, czyli zostało nam to dowiedzione, że tak właśnie musi koniecznie być i mamy tutaj tą intelektualną pewność, że właśnie tak rzeczy muszą się mieć. To były trzy możliwe reakcje, ale jest jeszcze czwarta. I czwarta reakcja to jest właśnie wiara. No i teraz pozostańmy na razie w takim bardzo naturalnym, powiedzmy, poziomie, obszarze. Otóż ktoś zadaje nam takie właśnie pytanie, bo ono dotyczy jakichś zupełnie takich codziennych zjawisk, może mniej codziennych, ale zwykłych, naturalnych. No i możemy odpowiedzieć, tak, wierzę, bo ufam temu dziennikarzowi. Bo ja wiem, już tyle razy on mówił, opisywał pewne wydarzenia, wszystko później się potwierdzało, potem może w wielu latach nawet, ale on zawsze potrafił utrafić w punkt i ja mu wierzę dlatego. Albo wręcz odwrotnie, tak, nie, w tej gazecie oni zawsze piszą głupoty, nie wierzę im, oni z góry właśnie nie są wiarygodni. A więc wiara. Czym ta wiara, nawet na tym poziomie naturalnym, różni się od tych wszystkich pozostałych innych? W przypadku wiary nie tylko mamy tą naszą relację wobec jakiegoś stanu rzeczy, nie wiem, jak się rzeczy mają, wiem, jak się rzeczy mają, przypuszczam, jak się rzeczy mają, tylko tam mamy również relację wobec świadka, naszą relację wobec świadka. Uznaję go za wiarygodnego świadka albo za niewiarygodnego świadka. Na przykład pytam sąsiada, jaka była dzisiaj cena benzyny, on mi o tym mówi, no i znając te mojego sąsiada, wiedząc, jak bardzo dokładnie on przekazuje takie informacje, no wierzę mu albo nie wierzę, albo tak mniej więcej wierzę. Wiem, że mógł pomylić się o te 10 groszy, ale zasadniczo jako tako powinien był utrafić. A więc na podstawie pewnych znaków wiarygodności, które są nam znane, oceniamy, czy
dana osoba w danej sprawie jest w jakiś sposób wiarygodna, czy w jakim stopniu jest wiarygodna. Po tych rozważaniach Józef Piper mówi, że na tym naturalnym poziomie jest to dosyć proste i tak naprawdę większość z nas najprawdopodobniej wierzy chociażby w istnienie atomów. Raczej, znaczy myślę, że większość z nas sama osobiście nie doświadczyła istnienia tych atomów, to znaczy, że nie doświadczyła tego, że to właśnie wyjaśnienie rzeczywistości materialnej jest słuszne albo niesłuszne. Raczej właśnie wierzymy naukowcom, którzy się tym zajmują i których uznajemy za wiarygodnych albo niewiarygodnych. Oczywiście, jeśli człowiek sam albo doświadczył tego na zasadzie poprzez jakieś badania, no to wtedy wie. Natomiast podejrzewam, że większość z nas po prostu wierzy. No ja mogę powiedzieć, że wierzę w to istnienie atomów, to znaczy ufam tym naukowcom, którzy tak tłumaczą, bo skoro są w stanie zbudować bombę atomową i tłumaczą, że to właśnie zrobiliśmy tak i tak, w ten i w ten sposób, to wydaje mi się to dosyć wiarygodne. Znaczy, wydaje mi się, że potrafią dowieść swojej wiarygodności w ten sposób. Znaczy wiarygodności w tej konkretnej sprawie. No niekoniecznie jest to moralnie w tym sensie tak odpowiedzialne, ale to jakby zupełnie, zupełnie inna sprawa. Dla tych, którzy nie byli jeszcze w Ameryce, również istnienie Ameryki jest czymś, co przyjmuje się na wiarę. To może być trochę takie zaskakujące, ale no tak, jeśli sami tego nie doświadczyliśmy, logicznie nie da się dowieść, że Ameryka z całą pewnością musi istnieć, że jest to konieczność, tak? Nie jesteśmy w stanie tego racjonalnie dowieść. Wierzymy ze względu na ilość, no ci z nas, którzy wierzą, być może są tacy, którzy uważają, że istnienie Ameryki to jest spisek masoński na przykład i tak naprawdę nie ma żadnej Ameryki i wszystko to, co to jest taka wielka, jedna wielka symulacja na przykład. No i dlaczego ja osobiście wierzę w istnienie Ameryki, chociaż nigdy jej na własne oczy nie widziałem i racjonalnie nikt mi nie dowiódł, że koniecznie musi istnieć. Można dowiedzieć, że może istnieć, natomiast nie, że musi. Ze względu na ilość świadectw, tak? Tutaj mamy jakby taki zalew tych świadectw, że wydaje się być racjonalnym właśnie wierzenie tymże świadkom, którzy faktycznie tą Amerykę widzieli i wierzenie tym informacjom, które do nas z Ameryki docierają. Józef Piper, jak już wspomniałem, zauważa, że pomiędzy tą naturalną wiarą a wiarą nadprzyrodzoną jest jednak bardzo duży skok, jakościowy skok. Dlaczego? Dlatego, że wszystkie te naturalne prawdy są zasadniczo weryfikowalne. Możemy pojechać do Ameryki, możemy naprawdę przysiąść i studiować sprawę fizyki atomowej i faktycznie wyrobić sobie jakby własną opinię na zasadzie własnych doświadczeń na ten temat. I zasadniczo dotyczy to wszystkich naturalnych nam zjawisk, bo one właśnie są na naszym poziomie, a więc możemy na naszym poziomie do nich dotrzeć. Natomiast te rzeczy ściśle nadprzyrodzone, Trójca Przenajświętsza, to, że Bóg istnieje w trzech osobach, uczestnictwo w boskiej naturze, czyli to, że poprzez łaskę stajemy się uczestnikami boskiej natury, wszczepienie w Chrystusa, to, że Pan nasz Jezus Chrystus jest faktycznie, realnie, substancjalnie obecny w Najświętszym Sakramencie. To są rzeczy, które są nadprzyrodzone, ponad naszą naturą. Oznacza to, że na poziomie naturalnym nie jesteśmy w stanie ich ostatecznie zweryfikować. Nie możemy za pomocą zmysłów tego zweryfikować, a więc również za pomocą nauk przyrodniczych nie jesteśmy w stanie tego zweryfikować. Nie możemy również racjonalnie dowieść, że właśnie tak musi być. Możemy próbować dowieść, że to nie jest sprzeczne, ale to nie jest to samo. Nie możemy dowieść, że koniecznie ściśle jest to logicznie konieczne, że tak właśnie musi być. Inaczej ma się sprawa z istnieniem Boga. To można, istnienia Pana Boga, można racjonalnie dowieść, że jest ono koniecznie potrzebne, że nie można inaczej wyjaśnić zaistnienia wszystkich bytów niekoniecznych, czyli nas. Tutaj odsyłam do moich materiałów, Młodzieńczy dowód na istnienie Boga świętego Tomasza z Akwinu albo 5 dowodów świętego Tomasza z Akwinu na istnienie Boga. Polecam najlepiej obejrzeć jeden i drugi, bo one się dosyć ciekawie wzajemnie uzupełniają. Dlatego też święty Tomasz mówi, że samo istnienie Boga nie jest ściśle rzecz biorąc prawdą wiary. No niestety. To znaczy jest czymś, do czego możemy dotrzeć naturalnie, właśnie na poziomie rozumnego, racjonalnego rozumowania, czy logicznego rozumowania. Dlatego ściśle rzecz biorąc nie jest to tym najważniejszym, podstawowym przedmiotem wiary, stricto sensu przedmiotem wiary.
Właśnie dlatego, bo przedmiot wiary w dosłownym znaczeniu tego słowa to jest to, do czego nie możemy inaczej dotrzeć, co może do nas dotrzeć tylko poprzez świadectwo, bezpośrednie świadectwo samego Boga. Bezpośrednie, niekoniecznie w odniesieniu osobiście do mnie, natomiast bezpośrednio w sensie pomiędzy Bogiem a ludźmi, że musi dojść do pewnego objawienia. No dobrze, teraz skoro nie możemy dowieść tego, że Bóg jest w trzech osobach, skoro nie możemy dowieść tego, że Pan nasz Jezus Chrystus jest obecny w Najświętszym Sakramencie, nie możemy ani wykazać, że logicznie tak musi być, ani na poziomie naszych zmysłów nie możemy tego dowieść, to dlaczego w to wierzymy? Dlaczego wierzymy w te nadprzyrodzone prawdy wiary, które są jakby spoza naszej kategorii, spoza naszego naturalnego porządku i w ten sposób nie możemy do nich dotrzeć na poziomie naszego naturalnego poznania i potrzebujemy słów Pana Boga, który nas informuje o tym, co jest niejako ponad nami, co jest ponad naszym porządkiem. Dlaczego w to wierzymy? Co jest w stanie przekonać nas do tego, że to jest prawda? Podobnie jak w przypadku tej ziemskiej, ludzkiej wiary, jest to kwestia pewnych znaków wiarygodności. I komu teraz można uwierzyć, jeśli mówi nam on o rzeczach, których nie możemy zweryfikować, o boskich rzeczywistościach, o Trójcy Przenajświętszej? Czy wystarczy, że będzie to człowiek szalenie inteligentny? Nie, nie wystarczy. Czy wystarczy, że będzie to wielki mówca? Czy wystarczy, że będzie to jakiś wielki wódz, człowiek naprawdę nadzwyczajny? Nie, nie wystarczy nawet, ściśle rzecz biorąc, że będzie to człowiek świątobliwy, że będzie to człowiek, którego będziemy postrzegali jako właśnie wielkiego, świętego. Ściśle rzecz biorąc, nawet to jeszcze nie wystarczy, żeby racjonalnie uwierzyć w jego słowa, których w ogóle nie jesteśmy w stanie zweryfikować. Jeśli ktoś przynosi nam słowa, które, aby były prawdziwe, muszą faktycznie pochodzić od Pana Boga, musi nam pokazać, że faktycznie Pan Bóg go posłał. I to nazywamy znakami wiarygodności. I to są cuda i proroctwa. Tutaj tylko bardzo krótko a propos naszych świadków wiarygodności, bo materiał nie skupia się właśnie na precyzyjnych, powiedzmy, na precyzyjnym opisie znaków wiarygodności, ale krótko jednak, żeby zaznaczyć, o czym tutaj mówimy. Proroctwa. Weźmy na przykład takiego Melchizedeka. Pojawia się w Księdze Rodzaju. Nie wiadomo skąd, jak pisze święty Paweł, bez ojca i matki, to znaczy bez podania ojca i matki. W Starym Testamencie zawsze podani są ojciec, matka, bo to jest kluczowe dla Żydów. On się pojawia, taki Melchizedek, błogosławi Abrahama, ofiaruje chleb i wino i znika. Przedstawiony jest jako król Szalemu, jako król pokoju i znika. Błogosławi Abrahama, czyli on nie jest nawet Żydem, tak, nie pochodzi od Abrahama. No i później nagle w Księdze Psalmów pojawia się proroctwo mesjańskie, zapowiedź a propos Mesjasza, ty jesteś kapłanem na wieki. Aha, kapłan na wieki, na wzór Melchizedeka. I to jest szok. Dlaczego jakiś pobożny Żyd miałby coś takiego napisać w psalmie? Przecież Melchizedek nie był nawet Żydem. Kapłaństwo Starego Testamentu było kapłaństwem lewickim, a więc tylko jedno konkretne pokolenie, tylko z rodu Araona mogli być kapłanami. Oni mieli bardzo konkretną, określoną przez Pana Boga również służbę Bożą. A tutaj nagle Mesjasz ma być zupełnie kimś innym. Melchizedek nie jest nawet Żydem, a więc to jest naprawdę, to są słowa szokujące. Jesteś kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka. Proroctwo zapisane wiele set lat przed Panem Jezusem i nagle zupełnie jakby w Starym Testamencie Żydzi nie wiedzą, co z tym faktem zrobić. Aż do ostatniej wieczerzy. Kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka. Ten chleb i wino. Melchizedek zupełnie jakby kapłan innego porządku. Jak pisze święty Paweł, on pobłogosławił Abrahama, czyli był niejako wyżej od Abrahama. On pobłogosławił praojca wszystkich Żydów, również Araona, jak to również zauważa święty Paweł, który był wtedy reprezentowany przez swego praojca Abrahama. A więc tak, to jest przykład takiego fascynującego proroctwa, które ciągnie się przez różne księgi Starego Testamentu, które w Starym Testamencie jest zupełnie niedostrzeżone i jakby jest czymś takim zupełnie marginalnym, właśnie dlatego, że jest tak dziwne, że jest tak nienaturalne i później nagle w trakcie ostatniej wieczerzy to się okazuje, to się staje faktem. I nawet sami naoczni świadkowie zupełnie nie wiedzą na początku, że to się dzieje. To dopiero później, po zesłaniu Ducha Świętego, apostołowie dostrzegają jakby cały ten ciąg wydarzeń i dostrzegają tą wielkość tego wydarzenia.
Dlatego właśnie Ewangelia według świętego Mateusza, pisana do chrześcijan pochodzenia żydowskiego, skupia się na tym, żeby wykazać, jak w Panu Jezusie, na Panu Jezusie wypełniają się proroctwa Starego Testamentu. Bo to ma pokazać, zobaczcie, tego nie dało się zaplanować. Te pisma, które znamy, te proroctwa, one wypełniły się na waszych oczach. Zobaczcie, myśmy to widzieli. Jest tylu świadków, którzy to widzieli. To apostołowie, ewangeliści mogą to jeszcze napisać, bo jest tylu świadków, którzy to widzieli. To się pojawia czasami w Ewangeliach, że tam wtedy widziało Pana Jezusa tylu świadków i niektórzy już pomarli, ale jeszcze część jeszcze żyje. Tak, część można jeszcze przepytać, można jeszcze sprawdzić. Inne fascynujące proroctwa to prorok Izajasz i Psalm 21. To być może kiedyś powstanie osobny materiał o proroctwach mesjańskich, bo jest to rzecz faktycznie bardzo ciekawa. Pozostałe, czy inny kluczowy dowód wiarygodności tych świadków, którzy świadczą nam o tym, co Pan Jezus powiedział. To są oczywiście cuda. Przede wszystkim zmartwychwstanie Pana Jezusa. Dlaczego przede wszystkim zmartwychwstanie? Bo za świadectwo o zmartwychwstaniu oddają życie apostołowie. To jest kluczowa sprawa. Apostołowie, prości, nieuczeni ludzie, idą w świat z nauką o niewiarygodnej doniosłości, z nauką, która była na takim poziomie, całościowo na takim poziomie, który przerastał wszystko, co do tej pory nauczono. To znaczy, można było znaleźć poszczególne elementy, które nazywamy tak bardzo doniosłymi, gdzieś tam właśnie u największych myślicieli na całym świecie, ale właśnie rozproszone, gdzieś tam pojedynczo udało się temu i temu do jakichś takich wniosków dojść, ale jako całość, jaki konglomerat zbierający to, co najbardziej doniosłe, to jest coś absolutnie niewiarygodnego. I tak prosty, niepiśmienny święty Piotr, rybak z Galilei, rybacy w tym czasie nie potrafili w Ziemi Świętej czytać i pisać. On dyktuje z całą pewnością swój list. On potrafi napisać: mężowie, darzcie swoje żony czcią, bo są również dziedzicami tej samej łaski, są powołane do tego samego celu ostatecznego. Tutaj to ostatnie zdanie, to już jest moja parafraza. A więc pokazuje istotową godność, istotową równość godności mężczyzny i kobiety ze względu na to samo powołanie. To pamiętamy, tak? Niepiśmienny rybak z Galilei z pierwszego wieku tak po prostu potrafi sobie napisać w liście myśl, do której gdzieś tam może największym filozofom czasami udawało się jako taką dotrzeć, ale która jakby w praktyce nie była, nie istniała w takim zwykłym funkcjonowaniu całych społeczeństw w tym czasie. Pojawiała się u niektórych myślicieli, ale właśnie bardzo, bardzo pojedynczo i później ostatecznie jest w stanie się przeforsować. Nie należy teraz przez to, że się przeforsowała, patrzeć na to, że to zawsze tak było i tylko byli jacyś tacy zacofańcy, którzy tego nie chcieli. Nie, całe społeczeństwa nie żyły w ten sposób. Całe społeczeństwa traktowały mniej lub bardziej kobietę jako człowieka drugiej kategorii, co jest też do dzisiaj chociażby w kulturach islamskich. Ale to tylko jeden konkretny przykład, to znaczy można wymieniać mnóstwo przykładów tej niewiarygodnej doniosłości, chociażby sama nauka o łasce uświęcającej, o tym wszczepieniu w Chrystusa, o uczestnictwie w boskiej naturze, które też rozlewa się na wszystkich. Powołanie, które ma dotyczyć każdego człowieka, niezależnie czy niewolnik, czy wolny, niezależnie czy prosty, czy uczony, niezależnie czy kobieta, czy mężczyzna, niezależnie od rasy, języka itd. Wszyscy nagle mają jedno powołanie. Wszyscy nagle mają wobec siebie dokładnie takie same obowiązki moralne również. To są rzeczy, których nauczają ci prości, nieuczeni ludzie. Wychodzą nagle tacy prości ludzie i nauczają takich rzeczy. Spokojnie, zrównoważenie. To jest coś szokującego. No i na koniec oni cały czas świadczą o tym. Myśmy widzieli Pana Jezusa, który zmartwychwstał. Ten człowiek, który nas tego nauczył, on powstał z martwych. Powiedział: mam moc moje życie oddać i mam moc je znowu odzyskać. I miał moc. Był z nami przez 40 dni. Nauczał nas, jadł z nami po swojej śmierci i po swoim zmartwychwstaniu. I jesteśmy gotowi za to świadectwo życie oddać. I w dużej mierze właśnie za to świadectwo apostołowie życie oddają. To jest zupełnie co innego niż szaleniec, fanatyk, który idzie na wojnę i tam jest gotów swoje życie stracić w imię jakiejś idei. To jest zupełnie co innego. Raz, że fanatyk, rozumiemy, tam jest pewne niezrównoważenie. Dwa, że wojna oznacza również zawsze jakieś ziemskie łupy. Jest zupełnie inna postawa.
spokojne, zrównoważone nauczanie prostych ludzi i świadectwo. I myśmy to widzieli, że On zmartwychwstał. Myśmy widzieli Jego cuda. Myśmy to widzieli. Chociażbyście mieli nas zabić, my będziemy o tym świadczyli. I po kolei zostają zabici. I co się dzieje dalej? Powstają kolejni. Świadkowie. Tak nazywano na początku męczenników. Ci mówią, myśmy to też widzieli. Myśmy widzieli świętego Piotra. My słyszeliśmy jego naukę. My też jesteśmy gotowi oddać za to wszystko życie. I po kolei, całe pokolenia chrześcijan, które oddają swoje życie za świadectwo. Za świadectwo tego, co widzieli i słyszeli. Najpierw apostołowie, pierwsi chrześcijanie, za to świadectwo o życiu Pana Jezusa. Życiu, zmartwychwstaniu, śmierci, cudach Pana Jezusa. Później kolejne pokolenia o tych swoich poprzednich pokoleniach świadków. I tak po czterech wiekach. Takiego świadectwa, świadectwa niezłomnej wiary, potwierdzonej do samej śmierci. Dopiero wtedy Kościół wychodzi z katakumb i może rozbłysnąć w całej swojej chwale, może wyjść z całą tą swoją hierarchią, może zacząć kształtować cały świat, może zacząć właśnie znosić niewolnictwo, może zacząć zmieniać ten świat, ukształtować go po swojemu. Oczywiście tam mamy całą wędrówkę ludów, która robi ogromne zamieszanie w całym świecie, powiedzmy cywilizowanym świecie, czy naszej części cywilizowanego świata, no bo nie mówimy tutaj o Chinach na przykład, które bez wątpienia są cywilizowane w tej chwili, ale są w tamtej chwili, ale w tej chwili też w jakimś stopniu. Przepraszam, tylko taka mała dygresja. Ale oczywiście są wtedy zupełnie poza tym horyzontem. A więc oni są świadkami. Oni są tymi, którzy świadczą o tym, co widzieli i słyszeli. Przede wszystkim apostołowie, ale też pierwsi męczennicy. I my jesteśmy ich dziedzicami. My uwierzyliśmy ze względu na ich świadectwo. I naprawdę nie ma lepszego świadectwa. Z jednej strony mamy tutaj tego, który dokonuje niewiarygodnych rzeczy. Pan nasz Jezus Chrystus, który przede wszystkim powstaje z martwych, ale dokonuje oczywiście też innych cudów. Mówi nam o Bogu, mówi o rzeczach, których nie jesteśmy w stanie zweryfikować i na poświadczenie swoich słów powstaje z martwych. To jest swoją drogą ponoć cytat z Napoleona, który miał rozmawiać z ministrem od religii, który to oczywiście rewolucyjny minister od religii, który miał wprowadzić nową religię rozumu. No i Napoleon miał go pytać już później jako władca, no i jak to idzie z nową religią rozumu. No i minister mówi, słabo, jakoś tak ludzie nie chcą się zachwycić tą naszą nową religią. No i Napoleon miał mu odpowiedzieć, słuchaj, ja wiem jak to zrobić. Masz wielu wrogów, wydaj się im i niech cię zabiją. I jak po trzech dniach zmartwychwstaniesz, to sukces gwarantowany. I to jest właśnie to. Jak człowiek chce wyjść z tym, że otrzymałem Boże objawienie, wiem, kim jest Bóg, wiem, jaki On jest. No, Pan Jezus mówi dużo więcej jeszcze, bo mówi pierwej niż Abraham stał się, jam jest, czyli sam sobie przypisuje bóstwo, ale no, to jakby już wchodzimy w może nie szczegóły, ale głębiej w teologię, co tutaj nie jest teraz naszym tematem. A więc, gdy ktoś takie rzeczy mówi, no to musi tego dowieść. Pan Jezus tego dowodzi, apostołowie o tym świadczą do samego końca. Ich życie pokazuje, że nie są wariatami, że nie są fanatykami, że nie robią tego dla ziemskiego zysku. Ich życie pokazuje, że przedstawiają naukę ponad ich naturalne możliwości, w sposób spokojny, zrównoważony i że dają świadectwo do samego końca, że są gotowi raczej umrzeć, niż zaprzeczyć temu, co widzieli i słyszeli, czego dotykali, jak to sam święty Piotr opisuje. Oni są naszymi wiarygodnymi świadkami i my świadczmy, my również bądźmy świadkami w ich naśladowaniu, świadkami w naszym codziennym życiu, świadkami mocy łaski Bożej poprzez poprawę naszego życia, poprzez nieustanną pracę nad naszym życiem i tymi świadkami do samego końca, świadkami ja uwierzyłem, bo jest to wiarygodne, bo to jest naprawdę wiarygodne, bo nie ma większych motywów wiarygodności niż to, co uczynił Pan Jezus i o czym świadczą nam apostołowie i pierwsi chrześcijanie, ci prawdziwi świadkowie, męczennicy. My też w ten sposób dajemy świadectwo i dawajmy takie świadectwo naszej wiary. Piper w swoich rozważaniach na temat wiary cytuje Pascala, który tutaj parafrazując, miał powiedzieć, że człowiek, który chce sobie bez wysiłku przejść przez życie, zawsze znajdzie wystarczająco powodów, żeby nie uwierzyć, żeby nie przyjąć niczego,
co mogłoby sprawić w jego życiu jakieś trudności, co mogłoby zmusić go do podjęcia jakichś niechętnych decyzji. Człowiek zawsze znajdzie dość powodów, ale z drugiej strony człowiek, który chce znaleźć całą prawdę, ten człowiek nie spocznie, póki nie znajdzie Boga. I to jest prawda i to jest to, jak wiara działa. Święty Tomasz również mówi o tym, że wiara nigdy nie dojdzie do skutku bez udziału woli. Że człowiek, czyli człowiek musi chcieć. Człowiek musi chcieć przyjąć tą prawdę. I dopiero wtedy, tak jak to Pascal powiedział, dopiero wtedy, gdy on jest gotów tej prawdy szukać, jest gotów tą prawdę znaleźć, dopiero wtedy faktycznie znajdzie. Dopiero wtedy faktycznie może uwierzyć. Jeśli nie ma tej gotowości, to żadne znaki wiarygodności go nie przekonają. Zawsze znajdzie wymówkę, żeby jednak nie uwierzyć. Mniejszą, lepszą, ale jednak zawsze będzie jakaś wymówka, żeby jednak nie uznać tych znaków wiarygodności, nawet jeśli je jasno dostrzeże. Teraz przejdę bardziej do tego, od czego zacząłem, czyli od pytania, czy ksiądz jest gotów porzucić wiarę pod wpływem racjonalnych argumentów. Jest to pytanie, z którym już często się spotkałem i które za każdym razem bardzo spontanicznie odbierałem jako rodzaj manipulacji, no jako rodzaj dosyć perfidnej manipulacji, dlatego postanowiłem zastanowić się głębiej nad tym pytaniem właśnie w kontekście wiary. Otóż często takiż rozmówca sugeruje, w zasadzie nie należałoby go nazywać rozmówcą, skoro tak rozmawia, myślę, że należałoby go nazwać agresorem, zaraz wyjaśnię dlaczego. A więc takiż agresor, który wychodzi z takim pytaniem, ale czy ty jesteś w ogóle w stanie uznać prawdę, czy jesteś w stanie porzucić swoją wiarę, jeśli ci dowiodę, że ona jest nieprawdziwa. Taki człowiek sugeruje, że jego rozmówca jest nieuczciwy intelektualnie, że nie jest gotów poddać się pod prawdę. Ja mówię, że to nie jest tożsame. Stwierdzenie, ja jestem gotów porzucić wiarę, jeśli zostanie mi dowiedzione, że ona nie jest prawdziwa, nie jest tożsame ze stwierdzeniem, jestem gotów poddać się pod prawdę. To nie są stwierdzenia tożsame, choć być może brzmią na pierwszy rzut oka dla nas podobnie. A więc jak najbardziej do zwykłej uczciwości należy to, że człowiek jest gotów poddać się pod prawdę. Ale to jest jeszcze dosyć ogólne. Zasadnicza zdolność, chęć, gotowość do poddania się pod prawdę, zasadnicza chęć, gotowość do tego, żeby słuchać argumentów rozmówcy i starać się na nie odpowiedzieć, co jest potrzebne do pewnej uczciwości, to nie jest to samo, co zasadnicza deklaracja i gotowość do tego, żeby w danej chwili porzucić swoje najbardziej podstawowe poglądy tylko dlatego, że przedstawiono mi mocne argumenty przeciwko nim. To nie jest to samo. A więc na przykład człowiek, który właśnie wierzy w istnienie Ameryki, tak jak ja. Nigdy tam nie byłem, nie widziałem, a więc wierzę tym, którzy donoszą, że Ameryka istnieje. Gdy będę rozmawiał z kimś, kto nie wierzy w istnienie Ameryki, nie muszę mieć zasadniczej gotowości do tego, żeby, jeśli on przedstawi mi przekonywające argumenty, żeby powiedzieć, no tak, faktycznie, teraz już nie wierzę w istnienie Ameryki. Nie muszę mieć takiej gotowości, aby być racjonalnym i uczciwym rozmówcą. Wystarczy, że mam zasadniczą chęć dojścia do prawdy. Mogę być przekonany, że ten człowiek na pewno jest w błędzie i być przekonany, że ja na pewno nie jestem w błędzie. Uważam, że mam racjonalne powody, żeby tak przypuszczać. Ale chcę wysłuchać jego argumentów. Być może jego argumenty zbiją niektóre moje argumenty i wtedy będę się konfrontował dalej, będę szukał, będę sprawdzał. Nie uważam, żeby było moje stanowisko w jakikolwiek sposób zagrożone. Nie sprawia to, że jestem nieuczciwym rozmówcą. Jest to jasny element deklaracji. Jestem święcie przekonany, że Ameryka istnieje, ale jestem otwarty na prawdę i chcę o tym dyskutować, chcę konfrontować argumenty, chcę je usłyszeć. Jeśli na coś nie będę potrafił odpowiedzieć, to chętnie sprawdzę, dowiem się, zastanowię się. Jeśli by miało być zaatakowane właśnie jakieś takie podstawowe przekonanie, no to wtedy nie wolno go, to nie jest racjonalne, żeby porzucać je o tak po prostu, bo przedstawiono mi mocne argumenty. To takie stanowisko, którego domagają się często ateiści w takich rozmowach, takie stanowisko nie jest uczciwością intelektualną. Takie stanowisko, ja bym powiedział, że to jest labilność intelektualna, to znaczy taka gotowość do padnięcia intelektualnie w każdej chwili. Jeśli mamy jakiś powód,
które uznajemy, mamy jakąś tezę, którą uznajemy za podstawową, za kluczową, co do której mamy mnóstwo przesłanek, żeby ją przyjąć, to żeby ją odrzucić, musiałoby mnóstwo z tych przesłanek zostać zaatakowanych. Tu nie wystarczy jeden dowód. Z dowodami jest tak, że trzeba je zawsze bardzo dobrze rozważyć, sprawdzić, czy coś tam nie poszło nie tak. A nawet jeden dowód, trzeba sprawdzić, czego on dokładnie dowodzi. Być może atakuje jakiś element tej tezy, ale nie jej całość. Dlatego wcale nie ma potrzeby w racjonalnej dyskusji, żeby mieć gotowość do jej porzucenia. Tak samo dzisiejsi naukowcy, gdy jest dyskusja na temat o na przykład płaskiej Ziemi. Oni wcale nie muszą mieć, taki naukowiec nie musi mieć gotowości do tego, żeby w każdej chwili stać się płaskoziemcą, żeby być uczciwy intelektualnie. Wcale nie musi mieć takiej gotowości. Musi mieć zasadniczą gotowość do tego, żeby podążać za prawdą, żeby tej prawdy szukać. Jak najbardziej. Nie oznacza to, że jakąś konkretną tezę, co do której jest bardzo przekonany, musi być w gotowości w każdej chwili ją porzucić. To nie jest to samo. A więc atakujący w ten sposób, takim zarzutem, chce wykazać, że wiara w jakiś sposób wiąże ręce człowiekowi, że stają się one związane i ja nie mogę się swobodnie poruszać intelektualnie. Każdy pogląd wiąże człowiekowi ręce. Każdy pogląd sprawia, że do czegoś się, za czymś się opowiedzieliśmy, że na coś się zdecydowaliśmy. Każda teza w jakiś sposób wiąże nam te ręce. I tak samo materialista nie może przyjąć, że istnieje wolna wola na przykład i musi tej tezy, jeśli chce pozostać materialistą, to musi tej tezy bronić. To nie będzie uczciwe intelektualnie, jeśli on będzie w gotowości w każdej chwili tak po prostu porzucić to wszystko i zmienić o 180%, 180 stopni swoje poglądy. To nie jest uczciwość intelektualna, tylko świadczy to o tym, że jego tezy wcale nie były w jego głowie mocno poukładane i mocno dowiedzione. Raczej świadczy to o tym, że te tezy były bardzo powierzchowne. Skoro uznajemy coś za taką podstawę, widzimy mnóstwo dowodów przemawiających za jakąś tezą, to żeby podważyć taką tezę, to naprawdę potrzeba bardzo wiele pracy, żeby móc racjonalnie, mówimy o takim zupełnie racjonalnym działaniu, powiedzieć, że a faktycznie ta teza jednak była nieprawdziwa. Takie rzeczy mogą się zdarzyć. Tak? Mamy w historii nauki takie przypadki, fizyka klasyczna, gdy musiała się skonfrontować z tymi nowymi rodzajami fizyki, powiedzmy takiej fizyki cząsteczkowej, atomowej. To faktycznie było szalenie ciekawe i faktycznie czasami takie skonfrontowanie się musi być, musi mieć miejsce, musi być bolesne w jakiś sposób, ale właśnie to wymaga wtedy bardzo długiej, bardzo powolnej pracy i wcale nie jest racjonalnym, aby deklarować, że ja jestem gotów w każdej chwili wszystkie moje poglądy porzucić. Zobaczcie, jak ja jestem inteligentny. Przepraszam, no ale trochę tak to wygląda. Taki agresor sugeruje również, że wiara jest nieracjonalna, bo nie pozwala weryfikować swoich tez, co oczywiście jest z gruntu fałszywe. Wiara domaga się od nas sprawdzania naszych tez. Wątpliwość w wierze staje się grzechem dopiero wtedy, kiedy zostaje zaniedbana. A więc to jest właśnie nasz ścisły obowiązek. Z tego wynika nasz ścisły obowiązek do tego, żeby weryfikować, rozmawiać, sprawdzać te tezy, również prawdy naszej wiary. Oczywiście weryfikować prawd naszej wiary, o tym już mówiłem wcześniej, no nie jesteśmy w stanie tych ściśle nadprzyrodzonych rzeczy zweryfikować na poziomie naturalnym. Natomiast gdy pojawia się jakaś wątpliwość, a jak to może być, że Bóg jest jeden w trzech osobach, to mamy ścisły obowiązek, żeby to sprawdzić. To mamy ścisły obowiązek, żeby to zbadać. Wyjaśnienia, tak? Jak teologia to widzi, jak to jest możliwe i sprawdzić, zbadać, zgłębić dokładnie. To jest nasz ścisły obowiązek wynikający z cnoty wiary. A więc właśnie obowiązkiem cnoty wiary jest to, żeby szukać tego zrozumienia. Jak to jest możliwe? Jeśli chodzi już konkretnie o atakowanie wiary, to chciałbym też zwrócić na to uwagę, że większość argumentów, z którymi się spotkałem, w ogóle nie atakowała podstawowych motywów wiarygodności tych świadków. Co mam na myśli? Otóż, gdy rozmowa jest o zapisach w Starym Testamencie, to tak naprawdę z punktu widzenia katolika praktycznie nie dotyczy wiarygodności samego Kościoła. Dlaczego? Dlatego, że w naszym
systemie działa to w ten sposób, że to Kościół jest tym filarem i podporą prawdy. To Kościół dysponuje Bożym objawieniem, które jest zapisane w Piśmie Świętym i w tradycji. To Kościół je interpretuje. I teraz my możemy wykazywać, co, dlaczego, jak zostało zapisane, czy to jest mniej lub bardziej racjonalne, to może mieć jakiś tam sens, dlaczego taki zapis był potrzebny, dlaczego Stary Testament był okrutny, dlaczego nie zniesiono od razu niewolnictwa, to można sobie wyjaśniać, ale to w ogóle nie dotyka, podstaw wiarygodności, czyli podstaw wiary katolika. Może być inaczej w przypadku protestantów i być może dlatego ateiści często w to uderzają, bo wywodzą się intelektualnie gdzieś tam z tych krajów anglosaskich. Natomiast dla katolika podstawą wiary są właśnie ci świadkowie. Są proroctwa i cuda. To jest Pan nasz Jezus Chrystus, który powstaje z martwych. Przekazuje nam informacje apostołowie, którzy oddają swoje życie za te informacje, za to świadectwo, które dają. A więc, żeby podważyć wiarę katolika, trzeba by wykazać, że tak naprawdę apostołowie wcale swojego życia nie oddali, że tak naprawdę tego świadectwa nie było, że tak naprawdę właśnie, nie wiem, wszystko zostało zmyślone w wieku V i tak naprawdę całej sytuacji nie było. To byłby jedyny, moim zdaniem, znaczy jedyny, być może nie całkiem jedyny, ale w tej chwili jedyny przychodzący mi do głowy, słuszny sposób uderzenia w prawdziwą wiarygodność tychże świadków, że ich nie było, albo że oni w jakiś sposób nas oszukali. Tak? Wtedy trzeba by wykazać cały szereg, że po kolei apostołowie, pierwsi chrześcijanie, że oni albo nas oszukali, albo sami zostali oszukani, że to nie jest prawda, że to nie było napisane wtedy i wtedy, że to było, no właśnie, trzeba by tutaj przeprowadzić bardzo dużo takich ataków. I wiedząc, ile takich ataków już było, znając odpowiedzi i widząc, jak bardzo jest to dowiedzione, no, z mojego punktu widzenia nie ma racjonalnie żadnych powodów, żeby przyjmować, że może to zostać podważone. Uważam, dlatego jest to dla mnie teza zupełnie podstawowa. Znaczy, wiarygodność tychże świadków uważam za tak bardzo dobrze dowiedzioną, jak żadna inna teza w moim intelektualnym życiu. To jest zrozumiałe z punktu widzenia mojego stanu, to znaczy tym się właśnie zajmowałem, a więc przede wszystkim te rzeczy badałem i ta wiarygodność jest dla mnie czymś tak pewnym. Te podstawy naszej wiary są dla mnie czymś tak pewnym, że w ogóle nie widzę powodów, żeby deklarować, że o, ja jestem gotów porzucić wiarę, jak tylko zostanie mi to dowiedzione i uważam, że jest to stricte intelektualnie uczciwe. Widzę tyle powodów, żeby tą wiarygodność uznać, przyjąć tę prawdę wiary, tyle stricte racjonalnych powodów. Widziałem tyle prób zaatakowania tych powodów, które okazały się tak bardzo słabe i że nie udało się tam jakby z tych powodów uszczknąć nawet jakiegoś tam milimetra, że to próby ataków zawsze ostatecznie mściły się na atakujących, to znaczy zawsze ostatecznie pokazywały, że ta wiarygodność jest jeszcze większa, że ta spójność jest jeszcze większa, że tych powodów jest jeszcze więcej, że w ogóle na poziomie właśnie uczciwości intelektualnej nie widzę powodów, żeby przyjmować tutaj taką możliwość, że a może to zostać zburzone. Jestem gotów poddać się pod prawdę. I człowiek, który prezentuje mi jakieś argumenty, może czasem mi wykazać, że jakiś mój pogląd nie jest właściwy. Ale to jest zupełnie co innego. Jakieś moje zrozumienie prawdy wiary może nie być właściwe. Jakiś mój wniosek wyciągnięty z objawienia może nie być właściwy. I to może mi czasami dyskusja z osobą inaczej myślącą i o innych poglądach, to może mi czasem wykazać. Tak? Takim przykładem może być kwestia interpretacji na przykład Pisma Świętego, na przykład kwestia, słynna kwestia z heliocentryzmem, to znaczy, czy gdy w Piśmie Świętym jest napisane, że Słońce wstrzymało się w swoim biegu, czy to oznacza, że Pismo Święte potwierdza model geocentryczny? No nie. To jest po prostu naturalny sposób mówienia. Do dzisiaj tak mówimy. To znaczy, gdy mówimy Słońce wstało, Słońce zaszło. Do dzisiaj mówimy w ten sposób. Tak spontanicznie człowiek mówi, bo jest to zgodne z jego sposobem mówienia i to samo było w Piśmie Świętym. Mogło to nie być oczywiste. Czy to jest tylko taki sposób mówienia, jak praktykujemy do dzisiaj, czy jest to taka, miała to być wypowiedź, autor właśnie to chciał nam przekazać. Teoretycznie mogło to nie być zupełnie oczywiste. Mogła wyniknąć z tego pewna kontrowersja. Czyli jakby można tutaj, może się okazać, że czasami coś źle zrozumieliśmy. No tak, może się to okazać. Tak jak święty Tomasz z Akwinu mówi,
Jeśli nasze ewidentne obserwacje wskazują na coś sprzecznego z Pismem Świętym, to znaczy, że albo źle zrozumieliśmy Pismo Święte, albo że nasze obserwacje są jednak niewłaściwe. I oczywiście właśnie na poziomie takich już szczegółów można pewne rzeczy skorygować, można niektóre poglądy, być może moje tezy, mógłbym zmienić i dlatego uważam, że takie rozmowy są potrzebne, ale proszę, nigdy nie twierdźmy i nie dajmy sobie wmówić, że do uczciwości intelektualnej potrzebna jest stała gotowość, żeby porzucić wszystkie nasze tezy. Nie. To nie jest uczciwość intelektualna, to jest słabość intelektualna. Jeśli człowiek ma tak podchodzi do swoich podstawowych, zasadniczych tez, że jest gotów je w każdej chwili upuścić, ja jestem taki otwarty, mam umysł, że wszystko jestem gotów nagle porzucić. Przyjmujmy takie tezy za prawdziwe, co do których mamy tak dużą pewność, że żeby je podważyć, trzeba by naprawdę bardzo długo popracować, naprawdę bardzo dobrze je zaatakować. Wtedy człowiek jest racjonalny. Wtedy postępuje zgodnie ze swoim rozumem. A więc podsumowując, pamiętajmy o tym, że mamy mocne świadectwo naszej wiary, że mamy mocne przesłanki, żeby uznać wiarygodność. Mamy tych wielkich świadków, mamy Pana naszego Jezusa Chrystusa, który powstaje z martwych i w ten sposób poświadcza prawdziwość swoich słów. Mamy apostołów, którzy są prostymi, nieuczonymi ludźmi, którzy nauczają rzeczy niezwykle doniosłych i oddają, są gotowi oddać życie za swoje świadectwo, za to potwierdzenie, że tak, widzieliśmy to, słyszeliśmy to. Pan Jezus oddał swoje życie i powstał z martwych. Oni swoje życie oddają po tym, jak nauczali tych wszystkich wielkich, pięknych, doniosłych prawd. Mamy mocny fundament naszej wiary i wcale nie musimy się obawiać takich konfrontacji, a tym bardziej nie musimy ulegać takim agresorom, którzy myślą, że labilność umysłu, że brak mocnych przekonań, brak silnych, intelektualnych dowodów jest w jakiś sposób czymś uczciwym i prawdziwym i takim właśnie mocnym. Z tego wszystkiego omal nie zapomniałem o zapowiedzianej reklamie. Otóż w końcu, w ostatnim dniu maja, dostaliśmy jednak naszą płytę z pieśniami maryjnymi. Ja to nagrywam w ostatnim dniu maja, w święto Najświętszej Maryi Panny Królowej. Swoją drogą to piękny sposób na zakończenie tego materiału o wierze. Nasza płyta nagrana przez nasz szkolny chór, a precyzyjnie rzecz biorąc, jak to tutaj jest podane w informacji, płyta, którą trzymają Państwo w dłoniach, jest owocem połączenia sił dwóch chórów szkół Akwinaty, uczniowskiego oraz parafialnego działającego przy kaplicy szkolnej pod wezwaniem Świętej Rodziny. Mamy tutaj aż 18 utworów, 18 pieśni maryjnych wydanych tak bardzo ładnie. Płyta będzie dostępna w sprzedaży w naszej księgarni Tedeum, a więc podlinkuję, jeśli już będzie dostępna w sprzedaży, no bo my dostaliśmy te egzemplarze, jeszcze nie została w tym momencie, kiedy to nagrywam, wystawiona w internecie. Mam nadzieję, że Tedeum się wyrobi i jak już będzie premiera materiału, że będzie można zakupić tą płytę, a jeśli nie, no to wkleję ten link, jak tylko będzie już można płytę zakupić. A więc bardzo zachęcam, będzie to również wsparcie dla naszej szkoły, również dla działalności tego kanału. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.